Dzisiaj, proszę Państwa, podliczyłem tak na szybko kwotę inwestycji, jakie były realizowane na przestrzeni ostatnich 5 lat, bądź są, bo niektóre cały czas trwają. Proszę Państwa, to jest kwota 125 milionów złotych. Dodam, że średnio roczny budżet naszego miasta na inwestycje przewidziane w naszym budżecie to jest około 10-11 milionów. Proszę zobaczyć, jaką skalę przez te 5 lat udało nam się zrealizować. Wśród tych inwestycji są te, które poprawiają nasze bezpieczeństwo, są te, które ułatwiają nam komfort życia, ale również są takie, które rozwijają nas i dbają o bezpieczeństwo naszych dzieci. Proszę Państwa, największe przedszkole w regionie, myślę, że jedno z większych na terenie Mazowsza, rozbudowa przedszkola numer 4 przy ulicy Armii Krajowej, to dzisiaj blisko 400 miejsc dla naszych dzieci. Od dzisiaj, proszę Państwa, to znaczy od dzisiaj, od września ubiegłego roku, problem z miejscami przedszkolnymi na terenie Gostynina zakończył się i nie dlatego, że rodzi się mniej dzieci, tylko dlatego, że mamy naprawdę wystarczającą liczbę miejsc w naszych przedszkolach. Inwestycja, proszę Państwa, niezwykle kosztowna, bowiem przeznaczyliśmy na przedszkole aż 14,5 miliona złotych. Z czego, proszę Państwa, 10 milionów to są środki rządowe. Za te pieniądze miasto, które przeznaczyło 4 miliony, nigdy byśmy nie stworzyli takiego wielkiego przedszkola, tak dobrego przedszkola, bo od 1 września ono naprawdę spełnia swoją funkcję. I to jest, proszę Państwa, pierwszy konkretny sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości, który wspomógł Gostynin w budowie właśnie tej placówki. Proszę Państwa, innym niezwykle ważnym, może nawet najważniejszym przedsięwzięciem to jest modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gostynina. Zaraz ktoś powie, że to nie budżet miejski, że to bardziej spółka miejska jest realizatorem tej inwestycji, ale proszę Państwa, no oczyszczalnia jest miasta. Koszt inwestycji pierwszego etapu to 56 milionów 470 tysięcy. Otrzymaliśmy pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, którą w każdej chwili możemy, z której w każdej chwili możemy zrezygnować, bo proszę Państwa, za kilka dni dosłownie prawdopodobnie ukażą się wyniki unijnego programu, gdzie miasto Gostynin bardzo liczy na dofinansowanie tej inwestycji. Oczyszczalnia ścieków, która czekała na swoją modernizację, jest realizowana od lipca tego roku. Inwestycje związane ze sportem, inwestycje związane z kulturą. Proszę Państwa, sport, to jak tutaj Pan Przewodniczący wspomniał, to nasza mocna strona, bo tak jest, jesteśmy kibicami, fanami, ale oczywiście nie robimy tego dla siebie, robimy to wszystko dla gostynińskiej młodzieży, dla gostynińskich dzieci. Powstał kompleks treningowy za blisko 7 milionów złotych. Powstało boisko o sztucznej nawierzchni, pełnowymiarowe, z zapleczem szatniowo-sanitarnym. To jest olbrzymi sukces również rządu, bowiem otrzymaliśmy na to zadanie ponad 4 miliony złotych. W zeszłym roku, we wrześniu, oddaliśmy dwa kolejne boiska szkolne. Przy szkole podstawowej numer 5 i przy szkole podstawowej numer 3, też ze środków rządu Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby nie te pieniądze, proszę Państwa, nigdy te zadania nie byłyby realizowane. Kultura. Kolejny obszar, na który miasto pozyskało olbrzymie pieniądze. Szkoda, że nie spotkaliśmy się w Miejskim Centrum Kultury, bowiem powiem szczerze, że tak planowałem, aby tam zorganizować konwencję samorządową, ale prace modernizacyjne potrwają jednak do końca czerwca. Dom Kultury będzie jak nowy. Nowa sala widowiskowa, nowe zaplecze, kawiarnia, nowe pomieszczenia dla pracowników. Łączny koszt inwestycji 13 679 tysięcy, z czego ponad 8 milionów 700 to środki rządowe. Bez tych środków ta inwestycja też nigdy by nie była zrealizowana. Drogi, parkingi to kolejny obszar, gdzie miasto skutecznie pozyskiwało środki. Przykładem niech będzie osiedle Zatorze. 5 lat temu, pamiętam, kiedy mówiłem o tym zadaniu,
Wierzyłem w to, że się uda, ale obawiałem się, że czy finansowo miasto podoła, aby zrealizować te wszystkie budowy tych dróg, które tam dzisiaj powstały. Na Zatorzu, proszę Państwa, powstały drogi Małkowskiego, Hubalczyków, generał Marii Wittek, księdza Gerwatowskiego wraz z kanalizacją, wraz z chodnikami, nie te osiedle. Również dzięki środkom rządowym. Proszę Państwa, sprawy bezpieczeństwa, gdzie zawsze się wydaje, że tych środków jest za mało, ale chciałbym podkreślić i z pełną odpowiedzialnością zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Powstały przejścia, interaktywne przejścia dla pieszych. Zmodernizowaliśmy, proszę Państwa, oświetlenie uliczne, na które otrzymaliśmy blisko 4 miliony złotych pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na 100% modernizację naszego oświetlenia. Dzisiaj, proszę Państwa, oświetlenie uliczne generuje 70% oszczędności z tego, co wydawaliśmy jeszcze przed 2016 rokiem. Oczywiście powstał również monitoring miejski. O tym też warto wspomnieć. Punkty kamer, system obsługi całego miasta, które jest w stanie w bardzo szybki sposób wychwycić przestępcę czy też różne niebezpieczne zdarzenia. Ta inwestycja powstała również w tej kadencji za kwotę na ponad 1 100 000 złotych. Są jeszcze oczywiście, proszę Państwa, inwestycje drobniejsze, mniejsze, o których już nie chcę może mówić, bo to też może nie czas, żeby aż tak rozdrabniać, ale chciałbym powiedzieć z pełną odpowiedzialnością i pełną stanowczością, że te trudne lata, z którymi miasto musiało sobie radzić, wykorzystaliśmy ten okres bardzo dobrze, korzystając głównie ze środków rządowych. Panie pośle, to również Pana zasługa, za co serdecznie Panu dziękujemy. Z utęsknieniem czekamy na propozycję obecnego rządu, na pomocę dla samorządu. Proszę Państwa, no powiedzmy sobie uczciwie, bez tej pomocy żadne miasto, żadna gmina, żaden powiat nie jest w stanie się tak rozwijać. Ja jeszcze, proszę Państwa, wspomnę o tym, co przed nami, a teraz poproszę o zabranie głosu pana posła Adama Bielana. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie burmistrzu, drogi Pawle, bo chyba nie będziemy ukrywać, że jesteśmy od wielu lat po imieniu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konwencję i dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i gorące przyjęcie. Rzeczywiście byłem tutaj 13 października 2018 roku, więc prawie 5,5 roku temu, bo ta kadencja była bardzo długa i myślę, że moja rola w zwycięstwie Państwa była niewielka, ale jeżeli przyniosłem szczęście, to trzymajmy się tej wersji. Mam nadzieję, że również przyniosę to szczęście w wyborach w kwietniu. Widzieliśmy się z Pawłem w zeszłym tygodniu w Strasburgu, gdzie odwiedził wraz z grupą obywateli, wyborców z województwa mazowieckiego mnie w Parlamencie Europejskim, gdzie zresztą toczyły się ważne dyskusje, być może Państwo słyszeli o dyrektywie budowlanej czy budynkowej, niektórzy mówią dyrektywie wywłaszczeniowej, jeden z filarów Zielonego Ładu, bardzo kontrowersyjny, bo dyrektywa niezwykle kosztowna według szacunków liberalnego Newsweeka w Polsce. To jest dyrektywa, która będzie nas kosztować blisko 1 000 000 000 złotych w ciągu następnych kilkunastu lat. Dyrektywa, która zmusi nas już w ciągu najbliższych kilku lat do modernizacji mniej więcej 16% najgorzej termoizolowanych budynków w naszym kraju i dyrektywa, której nie towarzyszą żadne dodatkowe środki unijne, więc tak naprawdę wszystkie koszty spadną na właścicieli domów, mieszkań. Będą wszyscy zobowiązani do wymiany kotłów na paliwa kopalne, na węgiel, gaz również, nawet takich nowoczesnych, które były w ostatnich latach modernizowane i wymieniane do roku 2040, więc to będą olbrzymie koszty bez żadnych dodatkowych środków unijnych. My staraliśmy się do końca tę dyrektywę zablokować, głosowaliśmy, mówię o posłach Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko. Niestety
bardzo wielu polskich deputowanych, przede wszystkim z Lewicy, pani Róża Thun z ugrupowania pana Szymona Hołowni, a również na poprzednich etapach politycy Platformy i PSL-u byli za. Mówię o tym dlatego, że po wyborach samorządowych będą wybory europejskie. Mam nadzieję, że też wtedy będę mógł się z państwem spotkać i będziemy mogli dłużej podyskutować na temat no, nie zawsze korzystnych decyzji, które zapadają w Brukseli. Ale dzisiaj jesteśmy w ramach kampanii samorządowej. To była kadencja, tak jak powiedział pan burmistrz, bardzo trudna dla całego naszego kraju ze względu i na niespotykaną wcześniej pandemię, największą od 100 lat, i na wojnę, największy konflikt zbrojny, który miał miejsce na kontynencie europejskim od czasów II wojny światowej i związaną z tą wielką migracją, napływem ponad 2 milionów uchodźców do naszego kraju. To spowodowało bardzo wielkie obciążenia dla naszego państwa. Mimo to udało się wygospodarować rekordowe w historii środki na inwestycje, między innymi w takich miastach jak Gostyni. I to nie był przypadek, dlatego że rząd Zjednoczonej Prawicy wyznawał w praktyce, również ją realizował, a nie tylko głosił, zasadę, że Polska jest jedna, że nie można lokować inwestycji tylko w największych ośrodkach miejskich, bo ta koncepcja, że one mają być kołem zamachowym całych regionów, zupełnie się nie sprawdziła do roku 2015. Te duże miasta, takie jak Warszawa, wysysały młodych ludzi, wysysały kapitał, wysysały miejsca pracy, tylko że musimy lokować inwestycje również w mniejszych ośrodkach miejskich, takie jak Gostynin. Musimy tutaj budować przedszkole i tu za tą inwestycję najbardziej dziękuję chyba panu burmistrzowi, bo jeżeli nie będziemy mieć miejsc przedszkolnych w takich miejscach jak Gostynin, to po prostu młodzi ludzie będą, którzy zakładają rodzinę, będą wyjeżdżać z tych miast i one będą obumierać. Cieszę się, że mogłem też pomóc. Tutaj jest na sali mój dyrektor biura, były szef gabinetu ministra sportu Kamila Bortniczuka, który pomagał też nam przy inwestycjach sportowych. Sport to również bardzo ważna dziedzina życia i mająca wpływ na kondycję, na zdrowie wszystkich mieszkańców, więc bardzo się cieszę i rozmawialiśmy z panem burmistrzem o planach przebudowy też płyty stadionu i budowy bieżni lekkoatletycznej, więc to będzie prawdziwe wielofunkcyjne boisko. I ta kwota, która została wydana w Gostyninie w ciągu tych 5 lat, ponad 120 milionów, to jest kwota porównywalna z wydatkami w innych miejscach naszego województwa, ale ona była możliwa tylko i wyłącznie ze względu właśnie na tę filozofię rządzenia Zjednoczonej Prawicy. Ona była również możliwa dzięki temu, że pan burmistrz był bardzo skutecznym negocjatorem, że dręczył nas, parlamentarzystów, ministrów telefonami o różnej porze dnia i nocy, ale takie jest zadanie burmistrza, żeby nieustępliwie walczyć o interes swojej gminy. Gdyby nie te telefony, gdyby nie świetnie złożone wnioski, to tych środków by nie było. Te środki są również możliwe ze względu na inną bardzo ważną dziedzinę, bardzo ważną decyzję naszego rządu, podjętą, zapoczątkowaną przez panią premier Beatę Szydło, podjętą ostatecznie przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Z tej decyzji jestem najbardziej dumny, bo to była jedna z moich obietnic w ostatniej kampanii do Parlamentu Europejskiego, czyli wyłączenie statystyczne Warszawy z województwa mazowieckiego, bo ta decyzja pozwoliła utrzymać nam środki europejskie w województwie, w którym mamy taką paradoksalną sytuację, w województwie, które na papierze jest bardzo bogate, ale jest bogate tylko i wyłącznie bogactwem Warszawy, natomiast reszta województwa już taka bogata, jak oczywiście nasza stolica, nie jest. I to sprawiało, że gdyby nie decyzja, którą podjął pan premier Morawiecki o tym rozdzieleniu statystycznym Warszawy, nie mielibyśmy w tym nowej 7-letnim budżecie unijnym ani eurocenta. Dzięki temu, że udało się wyłączyć Warszawę z Mazowsza, otrzymaliśmy w tej kadencji ponad 1,5 miliarda, dokładnie 1,6 miliarda mniej więcej euro, a dodatkowo pan premier Mateusz Morawiecki zgodził się wpisać to Mazowsze bez Warszawy do programu Ściany Wschodniej, gdzie dodatkowo możemy zyskać blisko 400 milionów euro, więc niemal 2 miliardy euro, ponad prawie 9 miliardów złotych, które województwo mazowieckie, ta część bez Warszawy, otrzyma dzięki decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego. Ale oczywiście z tych środków trzeba umieć korzystać. Tak jak powiedziałem, trzeba napisać dobre wnioski, trzeba przygotować inwestycje. To jest bardzo
czasochłonny proces i wymagający dużej wiedzy i doświadczenia. I państwo tutaj w Gostyninie macie polityka, który ma już bardzo duże doświadczenie mimo swojego młodego wieku, bo jest już 10 lat burmistrzem, dwie kadencje, ta ostatnia była nieco dłuższa. I apeluję z tego miejsca do tego, żeby nie pozbywać się tego doświadczenia, żeby zaufać na kolejną, trzecią kadencję panu burmistrzowi, bo jestem przekonany, że te środki europejskie, a to pewnie będzie ostatnia perspektywa, w której będziemy mogli korzystać z tych środków, to jest olbrzymia szansa dla takich miejsc jak Gostynin. Ja widzę, jak ten zamek, bywając tutaj co kilka lat na różnych imprezach, jak ten zamek się zmienia na korzyść. Wiem, że są kolejne plany rozbudowy zamku, wspaniały projekt Centrum Kultury. No to są inwestycje, które by nie powstały, gdyby nie dobry menadżer, którym jest pan burmistrz. Więc apeluję o głosowanie na pana burmistrza, apeluję również o głosowanie naszych kandydatów, na wójtów i na radnych, zarówno gmin, jak i powiatu, jak i również oczywiście sejmiku wojewódzkiego. Nasi kandydaci będą tu za chwilę przedstawieni. Ja jestem zawsze do państwa dyspozycji. Mam nadzieję, że już za nieco ponad dwa tygodnie będziemy mogli świętować zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, kandydatami do Rady Miejskiej są okręg numer 1, pani Anna Majszak. Okręg numer 2, pan Waldemar Pilichowicz. Okręg numer 3, Grzegorz Raciborski. Okręg numer 4, Henryk Mielczarski. Okręg numer 5, pan Andrzej Renner, przewodniczący Rady Miejskiej. Okręg numer 6, pani Renata Mielniczuk. Okręg numer 7, Kamil Kosiński. Okręg numer 8, Anna Wysokińska. Okręg numer 9, Bogdan Ozimek. Okręg numer 10, pani Anna Florczak. Okręg numer 11, Czesław Jaśkiewicz. Okręg numer 12, pan Janusz Wójcik. Okręg numer 13, pan Hubert Modrak. Okręg numer 14, pani Renata Śniecikowska. I okręg numer 15, pan Patryk Radzikowski. Szanowni państwo, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miejskiej w Gostyninie. Tacy ludzie są potrzebni w Nowej Radzie Miasta z pomysłami, z różnymi problemami, które chcą rozwiązać. Ja, proszę państwa, pokrótce pozwolę sobie przedstawić główne założenia, bo szczegółowy plan, projekt naszego programu poznacie państwo już niebawem na stronie Gostynin 24, gdzie zaprezentujemy szczegółowo nasze założenia naszego programu. Proszę państwa, zaczynając od polityki prorodzinnej, wspomniana była mowa o przedszkolu, wspomniana była mowa o tym, jakie to jest dla nas ważne. Warto wspomnieć, że na przestrzeni ostatnich 9 lat w Gostyninie przybyło 130 miejsc żłobkowych. Jak się okazuje, to jest za mało. I proszę państwa, my obiecujemy, że zrealizujemy już od 1 września, stworzymy kolejne miejsca w żłobkach, w starej betoniarni, czyli w tym miejscu, gdzie się obecnie znajdują żłobki, oraz mam nadzieję, że również w klubie Uśmiech Malucha. Chcemy stworzyć od września ponad kolejnych 30 nowych miejsc.
Oczywiście będziemy utrzymywać gostynińskie Becikowe, bo przypominam, że w tej kadencji radni Prawa i Sprawiedliwości podjęli uchwałę o tym, aby wprowadzić tak zwane gostynińskie Becikowe, czyli 1000 zł dla każdej rodziny, dla każdego dziecka, które przyszło na świat na terenie naszego miasta. My to będziemy kontynuować. Oświata jest nieodłącznym, jest bardzo związana z polityką prorodzinną. Na terenie Gostynina wszyscy dobrze wiemy, że mamy 3 szkoły podstawowe. Żadnej szkoły nie będziemy zamykać. To od razu tutaj jest już z naszej strony zapewnienie. Mało tego, jedną szkołę chcemy termomodernizować. Jest to szkoła numer 5. Szkoła, która wymaga tej termomodernizacji, jest wśród nas pan dyrektor, pan Robert Pypkowski, kandydat do Rady Powiatu z naszych list, który również o to mocno zabiega. Panie dyrektorze, mam nadzieję, że w kolejnej kadencji, tej już za kilka tygodni, ten cel zaczniemy realizować. Budownictwo mieszkaniowe, proszę Państwa. Przypomnę, że czekamy na rozpoczęcie budowy 3 bloków MTBS-owskich, które miały już się, że tak powiem, zacząć budować 2 lata temu. Dlaczego tego nie zrobiliśmy? Ano dlatego, że ceny materiałów budowlanych bardzo mocno podskoczyły do góry i niestety analizując cenę za metr i gdy nam wychodziło, że za metr będzie trzeba zapłacić 9500 zł, to uznaliśmy, że to nie ma sensu, żeby w tak trudnym okresie czasu budować blok. Poczekaliśmy i dzisiaj mam nadzieję, że w najbliższym miesiącu dojdzie do podpisania umowy na 1 blok. Jest wyłoniony wykonawca i mam nadzieję, że budowa się rozpocznie. Proszę Państwa, wspomniałem już o oczyszczalni ścieków, o oczyszczalni, która w tym momencie trwają prace przeprojektowawcze. Za chwilę rozpoczniemy od symbolicznego wkopania szpadla, nie łopaty, szpadla. Szpadla, mam nadzieję, że nastąpi to na początku kwietnia i już dzisiaj chciałbym zaprosić wszystkich Państwa do tej uroczystości, bo to na pewno odbędzie się jeszcze przed wyborami, czyli przed 1 turą wyborów. Proszę Państwa, rozwój gospodarczy. O tym powinienem wspomnieć na samym początku. Chciałbym przypomnieć o jednym fakcie, bo to też warto o tym wspominać. Na przestrzeni ostatnich lat na terenie Gostynina powstał niezwykle duży zakład. Zakład, który dzisiaj zatrudnia ponad 370 osób. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, ale taki zakład jest na terenie Gostynina i ci wszyscy, którzy mówią, że nie ma zakładów pracy w Gostyninie, to niestety nie mówią prawdy, sieją ferment. Mało tego, miasto wraz z panem przewodniczącym bardzo intensywnie poszukujemy inwestora dla naszych terenów po Elgo. I potencjalny zainteresowany już jest, proszę Państwa. Dzisiaj, za chwilę zostanie ogłoszony, wyznaczony termin licytacji tego terenu i mam nadzieję, że ten inwestor, którym jest bardzo poważnym inwestorem, przystąpi do tej licytacji. Mało tego, przedstawiciele dzisiaj tego inwestora byli w Gostyninie, rozmawiali. Mam nadzieję, że przystąpią. Nie chcę zdradzać, kto to jest, bo taka jest między nami umowa. Jak będzie licytacja, wszystko zostanie Państwu ujawnione. Sport, kultura, to już było wspomniane. Jest wyłoniony wykonawca na budowę nowego, na modernizację stadionu. Trwa badanie ofert, sprawdzanie ofert. Za chwilę, proszę Państwa, dosłownie myślę, że w najbliższym czasie, za kilka dni, może kilka tygodni, podpiszemy umowę na modernizację, kompleksową modernizację stadionu miejskiego. Jesteśmy na Zamku Gostynińskim, proszę Państwa. Wiele się mówi o tym, że jest to walor niewykorzystywany przez nas wszystkich, że mało kto wie, co się tutaj działo. No, przypomnę, że w tym miejscu więziony był i tutaj, jak mówi historia, zmarł car Wasyl Szujski. Jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie ginie rosyjski przywódca, gdzie ginie poza terenami Rosji, Związku Radzieckiego. Dzisiaj jest możliwość, żeby to wszystko przypomnieć. Jest pomysł, żeby to miejsce upamiętniać poprzez cykliczne spektakle. Ale nie tylko, proszę Państwa, zamek to miejsce historyczne, ale również nasza wizytówka. Niebawem dojdzie do
ogłoszenia przetargu na wykonanie, na wyłonienie wykonawcy, na zagospodarowanie terenu wokół zamku. Powstaną alejki, ścieżki, połączenie ścieżek wokół jeziora zamkowego, łącznie z nowym pomostem. Na to pieniądze już są, na to pozyskaliśmy dofinansowanie. Za chwilę zostanie ogłoszony przetarg. Drogi, chodniki, to są kolejne nasze założenia, które będziemy realizować. W tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że w tym roku zlecamy opracowanie wielu dokumentacji na miejskie drogi. I są to ulica Polna, ulica Moniuszki, ulica Wspólna, ulica PCK. W niedalekiej przyszłości również zajmiemy się drogami gruntowymi, które no, wiadomo, że też wymagają jak najpilniejszej budowy. Więc chwila cierpliwości, mam nadzieję, że ta drużyna, drużyna tych osób nie zawiedzie Państwa oczekiwań, a Państwo poprzecie radnych oraz moją skromną osobę już w pierwszej turze wyborów samorządowych, o co Państwa bardzo prosimy. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Gostynina, którzy nas dzisiaj oglądają za pośrednictwem portalu Gostynin24. Dobrze, że Państwo jesteście, dobrze, że Państwo nas oglądacie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przejdźmy teraz do prezentacji kandydatów do Rady Gminy Gostynin. Proszę Państwa, nie ma wśród nas wszystkich kandydatów, których Prawo i Sprawiedliwość popiera. W dwóch okręgach Prawo i Sprawiedliwość wystawia swoich kandydatów i są nimi pan Stanisław Kamiński, okręg numer 6 i okręg numer 13, pan Jerzy Węglewski. Zapraszamy, zapraszamy. Przypomnę, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w okręgach numer 6 pan Stanisław Kamiński i okręg numer 13 pan Jerzy Węglewski. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, a teraz zapraszam kandydatów do Rady Gminy Sztabin Kościelny, ale kandydatów przedstawi pani Mariola Sarzała, kandydatka z okręgu numer 1. Szanowni Państwo, od razu pragnę przeprosić, bo niestety trzech z moich kandydatów dzisiaj gorączkuje i nie mogli niestety uczestniczyć w prezentacji swoich osób. Tak jak już pan burmistrz powiedział, ja kandyduję z okręgu numer 1, natomiast z okręgu wyborczego numer 2 kandyduje pan Grzegorz Drabik. Zapraszam go serdecznie. Jest to mieszkaniec Szczawina Kościelnego, z zawodu kierowca i strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie Kościelnej. Z okręgu numer 5 zapraszam pana Andrzeja Gontarka. Pan Andrzej mieszka w Pelenowie, z wykształcenia jest technikiem, a w tej chwili jest na emeryturze. Okręg numer 6 to pan Jacek Jankowski, niestety nieobecny, mieszkaniec Gorzewa Kolonii, pracownik obsługi produkcji Budmat Steel. Okręg numer 7, pan Mirosław Milczarski z Waliszewa, z zawodu rolnik, na co dzień prowadzi gospodarstwo rolne. Okręg numer 8 to pan Robert Paliwoda, mieszkaniec Łuszczanowa I, z zawodu mechanik samochodowy, obecnie również prowadzi gospodarstwo rolne. Okręg numer 9 to pan Paweł Wypych, nieobecny wśród nas, mieszkaniec Helenowa Słupskiego, również prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Okręg numer 10, pan Ireneusz Kowalczyk,
który obecnie też jest radnym, ale w tej chwili też nieobecny z powodu choroby. Pan Ireneusz mieszka w Susarzu, również jest rolnikiem. I nasz ostatni kandydat, okręg numer 13. Mam nadzieję, że tym razem przyniesie szczęście, dlatego że tylko tak powiem w skrócie. W ostatnich wyborach tylko pech sprawił, że pan Włodzimierz nie został radnym. Niestety liczba głosów oddanych na pana Włodzimierza była taka sama jak na jego kontrkandydata i przegrał w rzucie monetą. Powiem tylko, że pan Włodek na co dzień pracuje jako listonosz, ale jest również wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Trębskiej. Bardzo wszystkim państwu bardzo dziękuję. I życzę oczywiście moim kandydatom, jak również i sobie, powodzenia. Szanowni państwo, kandydaci do Rady Gminy Sztabin Kościelny. A teraz chciałbym zaprosić, proszę państwa, kandydatów do Rady Gminy Pacyna, a prezentację uczyni nasz kandydat na wójta, pan Krzysztof Woźniak, wójt gminy Pacyna. Szanowni państwo, to jak pan burmistrz zaznaczył, wójtem jestem dość długo, bo od 32 lat startuję zawsze z własnego komitetu, od 3 kadencji z poparciem partii Prawo i Sprawiedliwość, za to, za co jestem serdecznie wdzięczny. Szanowni państwo, gmina Pacyna jest gminą najmniejszą w powiecie, jedną z mniejszych w kraju. Ale ostatnia kadencja, ostatnie lata zmieniły oblicze Pacyny niesamowicie. Dzięki właśnie wsparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pan burmistrz rzucił sumę potężną, ale ja, proszę państwa, nie powstydzę się, ponieważ gdy budżet własny 24 miliony, a w ostatnim okresie otrzymaliśmy od rządu 36 milionów złotych. Słuchajcie, to potężna, potężna suma pieniędzy. Na taką małą gminę posiadamy 2 przedszkola. We Wrześniu oddajemy żłobek na 20 dzieci. W tym roku oddana nowoczesna biblioteka. Przy boiskach, przy szkołach posiadamy boiska wielofunkcyjne. Słuchajcie, 13,5 miliona otrzymaliśmy na drogi gminne. 15 odcinków w tamtym roku. 10 odcinków będziemy budować w tej chwili, pracują już geodeci w terenie. Drogi mamy o lepszym standardzie jak droga wojewódzka. Wiele, wiele innych inwestycji, których poprawia, inwestycje poprawiają życie mieszkańców. Kanalizacje, wodociągi. W tej chwili otrzymaliśmy samochód ze środków PBGR-owskich. WUKO do wyczyszczenia kanalizacji. Jest to sprzęt wysokiej klasy. Szanowni państwo, także w tych wyborach nie tylko startują radni z mojego komitetu, ale w ramach dobrej współpracy startują radni z Prawa i Sprawiedliwości. I tak z okręgu numer 2 pani Modzelewska Justyna Katarzyna Podczak. Okręg wyborczy numer 8 pani Kozłowska Katarzyna z Czarnowa. Prosimy. Okręg wyborczy numer 9. Pan Rudzki Łukasz, Sejkowice.
okręg wyborczy numer 10. Pan Szewczyk Daniel, Słomków. Okręg wyborczy numer 11. Pan Rębowski Krzysztof, Robertów. Także proszę Państwa, ta ekipa startuje z listy Prawa i Sprawiedliwości, gdzie życzę im wszystkiego najlepszego. Oczywiście wygranych wyborów w okręgach. Korzystając, proszę Państwa, z okazji, chylę czoło i dziękuję panu europosłowi, panu Adamowi Bielanowi, że mogłem uczestniczyć 2 lata temu, obserwować obrady Europarlamentu w Brukseli. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję i wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, pan Krzysztof Woźniak, wójt gminy Pacyna, zawsze służył i służy pomocą, podpowiedziami. Panie wójcie, bardzo serdecznie dziękuję i tak powiem taką anegdotę z mojego dzieciństwa. Gdy byłem małym chłopcem, nie wiem czemu, ale zawsze chciałem pojechać do Pacyny. Przez kamienie, co? Żeby było. Szanowni Państwo, gmina Pacyna za nami, a teraz chciałbym zaprezentować, to znaczy poproszę o zaprezentowanie kandydatów do Rady Powiatu Gostynińskiego i rozpoczniemy od okręgu pierwszego. Niestety nie ma dzisiaj wśród nas naszego lidera, pana doktora Mariana Pagórka, który jest jedynką z naszej listy, ale mam nadzieję, że godnie zastąpi i wczuje się w rolę prezentera, konferansjera pan Adam Waloch. Numer 2. Dzień dobry, też mam taką nadzieję. A może nawet wypadnie lepiej. Ja może zacznę troszeczkę inaczej. Nie zacznę od numerów 1, 2 i tak dalej. Ja zacznę od pani. Pani Krystyna Chmielecka, emerytka. No niestety z tego co wiem jest na jakiejś pielgrzymce. Wybaczamy. Pani Anna Pawłowska, logopeda. Zapraszamy. Pani Wacława Ołdak, farmaceutka. Zajęta. Ewa Dorota Winiarska, chyba dyżur w szpitalu, pielęgniarka. Pagórek Marian Adam, dyżur, niestety. Serce nie sługa. Gostyński Paweł, prezes spółki. Robert Pypkowski, nauczyciel, dyrektor szkoły numer 1. 5. Przepraszam, 5. Marek Mikołajczyk, przedsiębiorca. No i na koniec wisienka na torcie, czyli ja. Adam Dominik Barek. Może tylko króciutko, jeżeli chodzi o powiat, nasze kompetencje, uprawnienia są oczywiście zdecydowanie inne niż w mieście, chociaż niektóre są podobne. Główną piętą achillesową powiatu to jest słabość pozyskiwania środków zewnętrznych i to jest od wielu, wielu lat.
Ja przypominam, że każdy tylko mówi środki unijne, środki takie, ale przepraszam bardzo, są jeszcze fundusze norweskie, są jeszcze fundusze szwajcarskie, tylko trzeba to ugryźć. Trzeba umieć to ugryźć, prawda? No niestety do tej pory włodarze naszego miasta, włodarze naszego powiatu niestety nie potrafią tego. Nie potrafią tego. Mam nadzieję, że to się zmieni. No, powiat to przede wszystkim drogi, drogi, drogi. Jeden z kandydatów kiedyś mnie przewiózł po tych drogach powiatowych, to ja sobie, proszę Państwa, zażartowałem, że my powinniśmy rozpropagować nasze niektóre drogi powiatowe do różnych agencji filmowych, bo my byśmy mogli na tych drogach kręcić średniowieczne filmy. To są drogi niektóre ze średniowiecza, proszę Państwa. Doposażenie techniczne szkół, przede wszystkim zawodowych, szkół zawodowych, proszę Państwa. Fachowców brakuje. No i ta słynna sala gimnastyczna przy ELO, która chyba od 2002 roku nie może się jakoś zrealizować. Mam nadzieję, że w kadencji 2024-2029, że się nareszcie zrealizuje, na czym mi bardzo, bardzo zależy. Dziękuję bardzo. A ja jestem nauczycielem, jakby co. Szanowni Państwo, kandydaci z okręgu numer 1 do Rady Powiatu, a teraz poprosimy kandydatów z okręgu numer 2, gmina Gostynin. O prezentację poproszę pana Pawła Pilichowicza, jedynkę tej listy. Szanowni Państwo, przywitałem się z Wami śpiewająco i grająco. Tym razem przywitam się troszkę inaczej. Tu mój przedmówca, mój kolega, z którym dzierżę ławę od 10 lat. Powiedział o drogach, powiedział o wielu inwestycjach, które przed nami. Aktualny zarząd powiatu PSL wraz ze swoimi współpracownikami z innych ugrupowań lokalnych. No niestety pozostawia to wiele do życzenia, to co się u nas dzieje na terenie powiatu. Tylko niektórymi sposobami udało się pozyskać z Polskiego Ładu środki, które pozwoliły na budowę dróg w naszej gminie Gostynin. Szanowni Państwo, przedstawiam kandydatów z okręgu numer 2 do Rady Powiatu Gostynińskiego. Numer 1, Paweł Pilichowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Orła Białego w Białotarsku. Zamieszkały w miejscowości Białe nad pięknym jeziorem i od 2 kadencji radny powiatu gostynińskiego. Numer 2 to Andrzej Krzewicki. Zamieszkały w Emilianowie. Rolnik, ogrodnik, wieloletni samorządowiec, aktualny radny powiatu gostyńskiego. Wielkie brawa. Numer 3. Piotr Halama. Od kilkunastu lat mieszkaniec gminy Gostynin, rodowity góral. Rodowity góral, urodzony w miejscowości Konina. Piotrze, zapamiętałem. Szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci. Piotr Halama, przedsiębiorca z Kleniewa. Numer 4, nieobecna tutaj z nami, pani Monika Czerwińska, zamieszkała w Nagodowie. Pani prowadzi gospodarstwo specjalistyczne, jest społecznikiem, osobą udzielającą się w szkole podstawowej w Teodorowie. Wielkie brawa dla niej. Numer 5, zamieszkała w Bierzewicach, z zawodu nauczyciel, pani Renata Nowacka. Zapraszam, wielkie brawa. Szczęśliwa mama czwórki dzieci.
uśmiechnięta, szczęśliwa. Numer 6. Wokalistka, artystka, mama małego Emila. Natalia Kotwas, przyszła nauczycielka, studentka pedagogiki. Choć Natalia nie wygląda, jest moją uczennicą byłą. Razem uczyliśmy się śpiewać. I numer 7 na liście, aktualny wójt gminy Gostynin, nieobecny dziś z racji pełnionych obowiązków, pan Edmund Zieliński. Szanowni Państwo, oto kandydaci z okręgu numer 2 do powiatu gostynińskiego. Drużyna numer 2, ale numer 1, mam nadzieję, w okręgu. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, okręg numer 3, ostatni, jeżeli chodzi o kandydatów do powiatu gostynińskiego. Przypomnę, że okręg numer 3 to gminy Pacyna, gmina Sanniki i gmina Sztabin Kościelny. O prezentację kandydatów poproszę kandydatkę numer 1 z tej listy, panią Barbarę Komar. W myśl zasady ostatni będą pierwszymi. Okręg numer 3, kandydaci do Rady Powiatu. Najtrudniej jest przedstawić siebie, ale dostałam tą jedynkę, więc się zaprezentuję. Nazywam się Barbara Anna Komar, mieszkanka gminy Pacyna, nauczycielka z 37-letnim doświadczeniem zawodowym. Od zawsze pracuję w szkole w Pacynie. Szkoła nasza jest znana z biegów przełajowych imienia Janusza Kosocińskiego. Na pewno Państwo słyszeliście o nich, od wielu lat były organizowane. Byłam ich współorganizatorką. Jestem cierpliwa, zaangażowana, potrafię słuchać, aktywna zawodowo, rodzinnie, religijnie i społecznie. Dziękuję. Kandydatka numer 2, pani Teresa Pawlak. Mieszkanka Szczawina Kościelnego, wieloletni pracownik związany z pracą dla rolnictwa oraz samorządu. Obecnie radna powiatu gostynińskiego, kandydatka na następną kadencję, emeryt. Ceni wartości praca, uczciwość i odpowiedzialność. Kandydat numer 3, Wiesław Milczarski, kandydat na drugą kadencję do Rady Powiatu. Całe życie związany z branżą budowlaną, mieszkaniec Sannik. Pana Wiesława charakteryzuje wiedza, doświadczenie, dokładność i wrażliwość na drugiego człowieka. Kandydat numer 4, Daniel Majszak, młody obywatel naszego powiatu, 37 lat. Mieszkaniec wsi Skrzeszewy, prezes tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej, pracownik Energa Koenergacja, mąż i ojciec trójki dzieci. Kandydatka numer 5, Karolina Górska, z wykształcenia inżynier geodezji. Prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne, nastawione głównie na chów i hodowlę bydła mlecznego oraz produkcję roślinną we wsi Podczachy, gmina Pacyna. Mama dwóch synów, młoda, zdolna, kreatywna, zaangażowana społecznie. Kandydat numer 6, Grzegorz Geisler. Były wójt gminy Sanniki i dyrektor doradztwa rolniczego w Płocku, obecnie rolnik i ogrodnik, będzie dbał o sprawy rolników naszego powiatu. Pana Grzegorza chyba nie ma. Kandydat numer 7, Mirosław Porwolik, pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także rolnik. Prowadzi własne gospodarstwo we wsi Swoboda, gmina Trębki. Jak mówi sam o sobie,
szczęśliwy mąż i ojciec. Kandydaci do Rady Powiatu, okręg numer 3. Szanowni Państwo, a teraz zapraszam kandydatów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Ja może, proszę Państwa, przedstawię kandydatów, nazwiska osób, które ubiegają się o to stanowisko, a wśród nas jest pani Maria Gajewska, kandydatka z terenu naszego, z naszego powiatu. Więc w pierwszej kolejności witamy bardzo serdecznie pani Maria Gajewska. Szanowni Państwo, listę Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Mazowieckiego otwiera pan Artur Czapliński, numer 2 Marek Martynowski, numer 3 Albert Kołodziejski, numer 4 Michał Orliński, numer 5 pani Maria Gajewska, numer 6 Łukasz Cicholski, numer 7 Ewa Leśniewska, numer 8 Beata Chocholska, numer 9 Angelika Wojciechowska, numer 10 Alicja Cześnik i numer 11 Aleksandra Kwasek. Przypomnę obszar okręgu numer 4, więc są to miasto Płock, powiaty ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński i żyrardowski. W związku z tym, że z naszego terenu jest pani Maria Gajewska, pani Mario, zapraszamy o zabranie głosu. Jestem zawodu ogrodnikiem i razem z mężem prowadzimy gospodarstwo. Trzech dorosłych synów, którzy założyli już rodziny i mają, cieszymy się, że mamy już czterech wnuków i to właśnie dla nich te prace wszystkie związane w sejmiku na ustawienie, że tak powiem, ich rozwoju, żeby mogli później dorastać szczęśliwi i rozwijać się tak, jak to powinny wszystkie dzieci. Niemalże od zawsze jestem związana z pracą na terenie społeczności lokalnej. Po 2018 roku, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości wniósł ustawę o rozwoju kół gospodyń wiejskich, otoczył opiekę, również i u nas udało się to rozwinąć tą działalność i cieszymy się, że możemy pracować na rzecz łączenia pokoleń, żeby tym młodych ludzi angażować do pracy, a dbać o historię na naszym terenie, a nie żeby ci starsi ludzie nie czuli się, że są wykluczeni. Dbamy o to szczególnie i ważnym jest, aby te małe społeczności lokalne scalać, żebyśmy budowali te małe ojczyzny, gdzie potem możemy przenieść dalej budowanie większej społeczności. W Sejmiku Mazowieckim jestem drugą kadencję. Ten okres w szóstej kadencji jest bardzo krótki. Niemalże 2 lata, tak jak dla mnie, bo objęłam mandat po panu pośle Romanowskim, więc... Ale był to okres, który dawał mi dużo satysfakcji. Cieszyłam się, że mogłam współpracować z naszymi gminami na rzecz pozyskiwania środków z budżetu województwa mazowieckiego. I moje zaangażowania, moja praca też doprowadziła do tego, że mógł pan burmistrz Kalinowski podpisać umowę na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Że te pieniądze dały jak gdyby początek dalszym pracom i mogła ta inwestycja zacząć się rozwijać. Cieszy ta inwestycja również z tego powodu, że to dbałość jak gdyby o mieszkańców, o ich bezpieczeństwo i o zadbanie o środowisko. Szanowni Państwo, oferuję Państwu zaangażowanie, doświadczenie,
pracę na rzecz pozyskiwania właśnie, na rzecz naszego całego regionu i pozyskiwania środków z budżetu województwa mazowieckiego. Nie wiem, Państwo, czy wiecie, że właśnie zależy nam na tym, żeby jak najwięcej środków wróciło na nasz teren, bo budżet mazowiecki w większości składa się z podatków CIT i PIT, czyli to są nasze pieniądze i musimy zadbać o to, żeby jak największa część wróciła na nasz teren. W tym roku to jest 5,6 miliarda złotych pieniędzy. To jest ogromna suma. Dokładając do tego subwencje państwowe, dotacje, dokładając do tego dochody własne województwa, różnego rodzaju pożyczki, mamy sumę łącznie 8 miliardów złotych. W tym roku budżet mazowiecki przewiduje taką sumę na wydatki. I musimy zadbać o to, żeby jak najwięcej tych środków wróciło na nasz teren z powrotem. Chciałabym, żeby właśnie w dalszym ciągu pracować na rzecz dbałości o nasz region. Jestem osobą szczerą i zaangażowaną. Chcę, żeby każdy, kto mnie zna, wie, że obce są mi jakieś podziały, więc chcę współpracować ze wszystkimi. Ważne jest to po prostu, żeby nasz region się dobrze rozwijał. Dziękuję Państwu i właśnie, chciałam się zaproponować. Lista numer 1, pozycja 5. Bardzo proszę o Państwa głosy. Dziękuję bardzo.